W bieżącym nowym roku na naszych drogach będzie aż wrzało od prac remontowych, a pracownicy podległych miastu instytucji otrzymają wyższe wynagrodzenia, niewykluczone też. Że będziemy mogli skorzystać z tak zwanej suwalskiej karty mieszkańca. Takie wyzwanie na 2018 rok stawia przed sobą samorząd Suwalski. Rada Miejska ustaliła rekordowy budżet na różnego rodzaju inwestycje drogowe, które należy odpowiednio skorelować i dopilnować, by nie ciągnęły się w nieskończoność. Takim wyzwaniem dla nas jest dla y, tutaj miasta, żeby te wszystkie zadania były realizowane y, w terminie, żeby nie było jakichś zakłóceń w realizacji tych zadań. Oczywiście są zadania typowo miejskie, które wykonujemy przy udziale również środków zewnętrznych Unii Europejskiej, jak chociażby tak zwana trasa wschodnia, powstaną nowe ulice, nowe drogi. Sportowcy i kibice z kolei będą mogli śledzić poszczególne etapy budowy wartej 20 milionów hali widowiskowo-sportowej. Ona nie będzie zakończona w tym roku, ale też to jest duże przedsięwzięcie 20 milionowe w tym roku, a w sumie koszt budowy do milionów złotych. Mimo pewnych problemów z wyłonieniem wykonawcy siedem obiektów oświatowych przejdzie termomodernizację. Już mamy podjęte decyzje odnośnie tych siedmiu budynków. Część wykonawców już prowadzi pracę. To też trochę zakłóceń będzie w funkcjonowaniu naszych placówek oświatowo-wychowawczych, szkół, ale mam nadzieję, że, że, że efekt będzie jesienią na 1 września już widoczny i wspaniały. W tym roku roku będą też realizowane inwestycje, w których udział finansowy będą mieli przedsiębiorcy i inni partnerzy. Możemy więc liczyć na budowę dróg, budowę bocznicy kolejowej, budowę suwalskiego lotniska, budowę jakiejś tam ulicy przy ulicy Bakałażewskiej. Mamy sporo zawartych umów na realizację takich przedsięwzięć z partnerami prywatnymi i to jest takie jest duże zadanie, duże wyzwanie, żeby przygotować odpowiednio te, te, te działania i je później w określonym terminie zrealizować. Miasto czuwa nad prawidłowym przebiegiem budowy obwodnicy suwalskiej. No i widzimy, że ta obwodnica ma duże szanse, żeby zafunkcjonowała już pod koniec bieżącego roku 2017, a nie tak jak stanowi umowa termin kwiecień 2019 roku. Oczywiście tutaj no, będziemy chcieli, żeby Dimex jako firma wykonawcza, te wszystkie y, chociażby zniszczenia, które y, nastąpią w wyniku tego procesu inwestycyjnego były pousuwane. W ratuszu trwają również prace nad suwalską kartą mieszkańca, która ma szansę zostać wdrożona od 1 lipca 2018 roku. Jej podstawowe założenia zostały właśnie opracowane przez prezydenta Suwałk i dosłownie w najbliższych dniach pochyli się nad nimi specjalnie powołany zespół. Karta ma nam ułatwić dostęp do różnych usług na terenie naszego miasta. Założyłem, że nasi mieszkańcy z tej racji, że tutaj y, y, na co dzień pracują, płacą podatki, powinny, y, powinni mieć jakiś bonus ulgi zniżki w dostępie do y, różnej oferty, y, będącej przedmiotem naszych miejskich tutaj jednostek, instytucji. Na przykład dostęp do akwaparku. Mieszkaniec miasta powinien płacić mniej niż, niż płat. Jest cena normalna biletu. Posiadacze karty będą mieli też zniżki na imprezy organizowane przez Suwalski Ośrodek Kultury i Ośrodek Sportu i Rekreacji. Mniej też będą płacić za bilety komunikacji miejskiej. Karta faktycznie będzie zbiorem różnych kart. Jako karta zwykła dla takiego zwykłego mieszkańca naszego miasta, jako karta wieloletniej wielodzietnej rodziny, czyli dotychczasowa program Suwalska Rodzina Plus, i karta. Karta osoby niepełnosprawnej i karta seniora. Projekt tej uchwały mam przygotowany. Kwestia teraz tylko akcentów i kwestia procentów dotyczących zniżek w dostępie do tych naszych różnych dóbr instytucji. Kolejna ważna kwestia, która ucieszy pracowników podległych miastu instytucji, to podwyżki wynagrodzeń. Zostały one poniekąd wymuszone, ponieważ brakuje chętnych do pracy w ratuszu, a wyższe pensje mają być zachętą. Mamy wakaty, ciągle ogłaszamy nabory na stanowiska, nie zawsze jesteśmy w stanie zatrudnić osobę. Która zastąpi te osoby odchodzące na emerytury. Specjaliści posiadający odpowiednie kwalifikacje nie kwapią się do pracy w miejskim wydziale architektury. Miasto poszukuje też kogoś do wydziału inwestycji. No bo dzisiaj ktoś, kto ma uprawnienia budowlane może podjąć zatrudnienie w różnej firmie i będzie miał wyższe wynagrodzenie niż w ratuszu jako inspektor nadzorujący czasami skomplikowane budowy. Samorząd Suwalski w tym roku chce również przyłączyć się do ogólnopolskich obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.